No więc mam na imię Ewa. Jestem tutaj, mieszkam w Wilanowie. Jestem parafianką właśnie ze Świątyni Opatrzności Bożej. No i chciałam podziękować bardzo Panu Bogu za to, że mnie wyrwał z ciemności. No i zjednoczył jakoś moją rodzinę, bo byliśmy w wielkich podziałach, w takich różnicach poglądowych. Jakoś nie mogliśmy znaleźć wspólnej jedności w rodzinie. A teraz Bóg wszystko to właśnie jakoś naprawia, daje swoje światło, no, zachęca do modlitwy, do jedności z nimi. To jest bardzo takie budujące, takie, że no, czujemy, że nie zawsze pieniądze załatwią wszystkie nasze sprawy w życiu. Czasami modlitwa jest o wiele bardziej istotna niż jakiekolwiek ofiary pieniężne. Dziękuję za to, że są właśnie różne organizacje pomocowe, które przy kościołach pomagają ludziom właśnie takim, którzy mają problemy małżeńskie, rodzinne. Jakoś nie potrafią znaleźć rozwiązania w swoich trudnych życiowych sprawach. No i tu jest właśnie taka opieka opatrzności też, który Kościół czuwa właśnie różne akcje charytatywne i sposób właśnie wspólnoty modlitewnej. Jakoś jednoczy te osoby, żeby przyciąga, żeby nie zamartwiały się, że daje im otuchę, taką nadzieję do tego, że warto porzucić wszystko, co jest takie z tego świata, że właśnie są rzeczy bardziej istotne niż problemy tego świata, że trzeba się zająć właśnie jednością z Bogiem, zbudowaniem relacji z innymi ludźmi. A wszystkie inne sprawy Bóg nam pomoże rozwiązać sam.